You idiot! Pijany kierowca wjeżdża do basenu podczas trwania imprezy. LeBron wraca do domu, więc mieszkańcy Ohio mają powody do imprezowania. Trent Wilson organizował pierwszą imprezę na basenie w tym roku. Wszystko przebiegało bez zarzutu aż do 6 po południu, kiedy Cheryl Chapman postanowiła wpaść na imprezkę. Chapman jechała na imprezę swoim samochodem, gdy uderzyła w samochód zaparkowany przed wjazdem na parking. Jeden z imprezowiczów, Christopher Sanford, właśnie wskoczył do basenu, kiedy BAM! Chapman przebiła się przez płot i wjechała wprost do wody. Sanford szybko uwolnił dziewczynę ze środka. Chapman została później oskarżona o niebezpieczną jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Kiedy dotknąłem wody, usłyszałem eksplozję! Mówi Sanford. Patrzę, a tu Jeep w basenie! Wilson powiedział, że szczęśliwie nikogo nie było po tej stronie basenu w momencie wypadku. Chapman zaliczyła z kolei imprezowe wejście roku.